Słońsk. Historia i natura. Zapraszamy Cię w niezwykłą podróż do miejsc, w których na pewno się zakochasz. Około 40 km od Gorzowa Wielkopolskiego, 100 km od Szczecina, w otoczeniu niepowtarzalnej przyrody, położona jest dynamicznie rozwijająca się gmina, której stolicą jest Słońsk. Pierwsze informacje na temat Słońska, położonego w Dolinie Warty, pochodzą z 1295 roku. Od XV wieku Słońsk i okolice ściśle związane są z Joannitami. W 1808 roku Słońsk nabywa prawa miejskie. Od 210 lat przechodzi szereg zmian, a do czasów współczesnych przetrwał dzięki swoim mieszkańcom. Do dziś najważniejszym bogactwem są mieszkańcy i to dla nich gmina Słońsk wciąż się rozwija. Budujemy drogi, powstają nowe obiekty sportowe, remontowane są szkoły, przedszkola. Miasta i wsie zmieniają swoje dotychczasowe oblicze. W gminie Słońsk inwestujemy naprawdę dużo. Wykonaliśmy kilkadziesiąt inwestycji, dzięki którym mieszkańcom żyje się lepiej. Przebudowy doczekała się ulica Puszkina. Została wykonana nowa nawierzchnia, położono nowe chodniki, zrobiono nowe zatoczki wraz z wysepką najazdowo-przejazdową. Na placu zamkowym wyłożono kostkę brukową. Zmodernizowano drogi w Głuchowie na odcinku 450 metrów i Przyborowie na odcinku 340 metrów. Dzięki zamontowaniu nowego oświetlenia wieczorami jaśniej zrobiło się na ulicy Leśnej, Piastowskiej i Słonecznej. Pamiętamy też o naszych przedszkolakach. Została ukończona rozbudowa przedszkola samorządowego. Dobudowano nowe skrzydło budynku. Łącznie dzięki tej inwestycji powierzchnia przedszkola zwiększyła się o ponad 211 metrów kwadratowych. A co za tym idzie, od września swoje zajęcia mogły rozpocząć o dwie kolejne grupy dzieci. Aby zmniejszyć koszty ogrzewania, ociepliliśmy budynek zespołu szkół. W trakcie tej inwestycji wyremontowaliśmy również salę gimnastyczną. Dzięki temu działaniu już cała szkoła jest wyremontowana, poddana całościowej termomodernizacji. Nasza gmina prężnie się rozwija. Na potrzeby Europejskiego Centrum Historycznego w Słońsku rozpoczęła się przebudowa budynku przy ulicy Granicznej. Pozyskano na ten cel 4 miliony złotych ze środków unijnych. Już niedługo to właśnie tu będą odbywać się zajęcia edukacyjne, wystawy, międzynarodowe spotkania i konferencje. Po wieloletnich staraniach Słońsk zdobył 2 miliony złotych na zabezpieczenie zamku Joannitów, co pozwoli w niedługim czasie otworzyć go dla zwiedzających. Dla najmłodszych zbudowaliśmy nowoczesny plac zabaw przy ulicy 3 Lutego, a dla tych starszych całoroczną siłownię zewnętrzną. Przy stadionie sportowym budujemy nowoczesne boiska dla plażowej piłki nożnej i siatkowej, na których już od wiosny będzie można zorganizować zawody sportowe. Ogrodziliśmy i przygotowaliśmy teren zielony w Lemierzycach do następnych inwestycji. To tu powstanie teren rekreacyjny dla naszych mieszkańców. O tym, że wodociągi ułatwiają życie, nie trzeba nikogo przekonywać. Dlatego zbudowaliśmy sieć wodociągowo-przesyłową relacji Lemierzyce-Krępiny. Wykonaliśmy 5,5 km wodociągów i tym samym gmina uniezależniła się od zakupów wody z sąsiedniej gminy. Z naturą żyjemy za Pan Brat. Park Narodowy Ujście Warty to najlepszy dowód. Nasze rzeki, jezioro obfitują w liczne gatunki ryb. Troska o przyrodę bardzo leży nam na sercu. Dzięki naszym staraniom, spośród kilku lokalizacji, które były rozważane, właśnie w Słońsku powstanie ośrodek muzealno-edukacyjny wraz z zapleczem administracyjnym i technicznym Parku Narodowego Ujście Warty. Dzięki temu największy ptasi park narodowy w Polsce będzie miał swoją siedzibę właśnie u nas. Dzięki współpracy z niemieckim partnerem i środkom unijnym, które na ten cel pozyskujemy, organizujemy od kilku lat Święto Ryby. To impreza, która integruje wszystkich miłośników wędkowania, rywalizacji i spędzania czasu nad wodą. 620. 620. Na tym wydarzeniu atrakcji nie brakuje. Organizatorzy zapraszają do korzystania z turystyki wodnej. Organizowane są przejażdżki motorówką, zawody kajakowe, wyścigi smoczych łodzi, które cieszą się olbrzymią popularnością. Na stołach królują dania z lokalnych ryb.
Można sportowo postrzelać, a dzięki naszym lubuskim żołnierzom z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza można przymierzyć prawdziwy wojskowy hełm. Wieczorem rozstrzygany jest konkurs na najlepsze dania z ryb. Imprezę wieńczy pokaz sztucznych ogni przy wspólnie słuchanej muzyce. Pomimo trudnych warunków terenowych i wymagających gleb, działalność rolnicza na terenie naszej gminy jest na bardzo wysokim poziomie. Dlatego władze dziękują rolnikom za ich ciężką pracę podczas organizowanych corocznie dożynek. To święto lokalnych gospodarzy rozpoczynające się tradycyjnym korowodem. Sołectwa prezentują swoje stoiska i piękne wieńce dożynkowe. Dziękujemy za ten bochen chleba, owoc tegorocznych zbioru. Obiecujemy, że będziemy go dzielić godnie, sprawiedliwie, tak aby nikomu nie brakło. W trakcie imprezy po uroczystej mszy świętej nie brakuje wspólnej zabawy i biesiady rozpoczynającej się tradycyjnym dzieleniem się chlebem. Mieszkańcy w tym dniu tworzą jedną wielką rodzinę, która świętuje zakończenie żniw. Świętowaniu towarzyszą gry i zabawy oraz liczne pokazy, na przykład bezpiecznej jazdy rowerowej dla najmłodszych. Świętowanie przy lokalnej muzyce i pokazach ogni trwa do białego rana. Mocnych wrażeń. W Lemierzycach wybudowaliśmy nowoczesny tor auto i motocrossowy, spełniający wymogi PZM, na którym zorganizowaliśmy już pierwsze zawody. Impreza przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Na torze w Lemierzycach pojawili się miłośnicy ostrego ścigania. Było widowiskowo, głośno i po prostu niecodziennie. Tor wrzał od emocji, akcji i spektakularnych kolizji. Widowisko zapierało dech w piersiach, szczególnie pokazy motocrossu. Zawody wpisują się w historię naszej gminy i już od tego roku będą cykliczną imprezą, cieszącą miłośników szaleńczej jazdy po muldach. O właśnie, na to czekałem cały dzień dzisiaj. Po tych wszystkich atrakcjach czas się na chwilę zatrzymać i powspominać. Bo Słońsk to gmina o długiej i wielokulturowej tradycji. Nie zapominamy o przodkach i historii, nawet tej trudnej, jak chociażby obóz i więzienie Sonnenburg. Upamiętniony dzięki odrestaurowanemu Muzeum Martyrologii, który rokrocznie odwiedza kilka tysięcy osób. Tą trudną historię wspominamy wspólnie z naszymi sąsiadami z Niemiec. Tak kończy się podróż po niezwykłej gminie Słońsk, sięgającej przeszło 700 lat tradycji. Miejscu słońca, radości i szacunku do ludzi i natury. Gminie budującej swoją siłę na potencjale wspaniałych mieszkańców, którzy umiejętnie wykorzystują jej potencjał.
gminie, która na pograniczu polsko-niemieckim umiejętnie buduje tożsamość europejską, z której możemy być dumni, pamiętając o swoich korzeniach i odważnie patrząc w przyszłość. Przeżyj tę podróż osobiście. Przyjedź do Słońska.